Widzimy tutaj następujący wykres słupkowy. Pokazuje nam wyniki semestralnych i końcoworocznych egzaminów. Widzimy na nim imiona uczniów, a po lewej stronie punkty. Mamy odpowiedzieć na pytanie, o ile punktów wynik Tiffany poprawił się między semestralnym a końcoworocznym egzaminem. Zatem szukamy, gdzie jest Tiffany na naszym wykresie. Tutaj jest Tiffany. Mamy dwa słupki. Ten niebieski, patrzymy co oznacza, to jest semestralny egzamin. Żółty słupek to egzamin końcoworoczny. Zatem z wykresu możemy odczytać, że Tiffany na egzaminie semestralnym zdobyła 70 punktów, natomiast na egzaminie końcoworocznym poprawiła swój wynik i zdobyła 95 punktów. Zatem o ile punktów Tiffany poprawiła swój wynik, jeżeli tu miała 70, tu 95? O 25 punktów. Sprawdźmy. Zgadza się. Zachęcam Cię do rozwiązania tego ćwiczenia na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziesz w opisie tego filmu.